A w informacjach Piotrkowskich czas na sport. W 12. kolejce 5. Ligi Piotrkowska Polonia pokonała na własnym boisku 2-0 Szczerbiec Wolbusz. Gospodarze zdobyli pierwszą bramkę już w 9. minucie spotkania. W pole karne z rzutu wolnego dośrodkował Łukasz Spychała. Piłka trafiła wprost na głowę Ireneusza Komara, który bez problemów umieścił ją w bramce rywala. Kilka minut później goście mogli doprowadzić do remisu. Jeden z piłkarzy Szczerbca oddał strzał z dystansu. Piłka nieprzyjemnie skozłowała, sprawiając spore trudności piotrkowskiemu golkiperowi. Ostatecznie Mateusz Tworkowski zdołał ją jednak złapać. Goście mieli optyczną przewagę. Groźniejsze sytuacje stwarzali jednak piotrkowianie. Jedną z nich miał wspomniany już Łukasz Spychała, który w 31. minucie ponownie egzekwował rzut wolny. Oślepiony przez słońce bramkarz Wolbożan w ostatniej chwili zdołał złapać piłkę, która nieomal wpadła do bramki. Pod koniec pierwszej połowy kolejną groźną sytuację przeprowadzili piłkarze Szczerbca. Rafał Niewiadomski dostał podanie z prawej strony boiska i uderzył piłkę w ślizgiem. Ta trafiła jednak wprost w piotrkowskiego bramkarza. W drugiej połowie na boisku zmieniło się niewiele. Gra toczyła się głównie w środkowej strefie boiska. Zarówno jedna, jak i druga drużyna nie była w stanie skutecznie wykończyć stwarzanych przez siebie sytuacji. Gra ożywiła się dopiero pod koniec meczu. W 82. minucie groźnym strzałem z dystansu popisał się Rafał Niewiadomski. Piłka przeleciała jednak minimalnie nad poprzeczką. Niewykorzystane sytuacje lubią się mścić, o czym piłkarze z Wolboża przekonali się dokładnie 6 minut później. Tomasz Dura otrzymał dokładne podanie z głębi pola i precyzyjnym strzałem głową skierował ją do siatki. Do końca meczu wynik nie uległ już zmianie i Polonia mogła cieszyć się z 3 punktów. Trener piotrkowskiej drużyny nie był jednak do końca zadowolony z postawy swoich podopiecznych. Ja oczekuję zespołu troszeczkę więcej niż żeśmy pokazali, dlatego uważam, że, no, że nie było to, cieszą punkty, ale gra najsłabszy mecz moim zdaniem nasz, niestety. Rozczarowania nie krył także trener drużyny z Wolboża. Właśnie przykre jest to, że no, tu niestety Polonia grała taką prostą piłkę, byle do przodu, a my staraliśmy się coś robić, ale przegraliśmy. No widać, czasami trzeba zagrać prostą piłkę, żeby osiągnąć sukces. No szkoda trochę, szkoda, bo przyjechaliśmy tutaj na pewno nie po przegraną, no, a stało się tak, a nie inaczej. Dzięki zwycięstwu nad Szczerbcem Polonia awansowała na 9. miejsce w tabeli. Do lidera rozgrywek Włókniarza Moszczenica traci jednak aż 18 punktów. Być może różnicę tą uda się jeszcze zmniejszyć, bowiem do końca rundy jesiennej pozostały jeszcze 3 spotkania. Najbliższe odbędzie się już w niedzielę 7 listopada. Polonia zmierzy się wówczas w Drzewicy z tamtejszym Gerlachem. To był bardzo udany rok dla ciężarowców Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Gryf Bujny. Medale Mistrzostw Polski Juniorów, udane starty w pierwszej lidze państwowej to osiągnięcia podopiecznych trenera Henryka Furmaniuka. W czasie minionego weekendu zawodnicy z Bujen brali udział w ostatnim rzucie ligowym, który odbył się w Grudziądzu. Wynik osiągnięty przez zespół Henryka Furmaniuka jest rewelacyjny – 1799,6 punktu. Dało to zwycięstwo w tych zawodach i wysokie 9. miejsce w końcowej klasyfikacji drużynowych Mistrzostw Polski. Należy tutaj wspomnieć, że Bujny to mała wieś w gminie Wola Krzysztoporska, w której mieszka około 700 osób. Plany na kolejny rok są niezwykle ambitne. Moim marzeniem na przyszły rok, planem jest to, żeby drużyna z Bujen weszła w elitę polskich ciężarów, a od przyszłego roku powstaje ekstraklasa, będzie to 6 drużyn. Potencjał drużyny na pewno jest taki, że z powodzeniem moglibyśmy w ekstraklasie startować. Są bracia Szczepanikowie, to jest elita w tej grupie wiekowej, oni już w seniorach się liczą. Są bracia Grelowie, jest Grzegorz Furmaniuk, syn, jest... Dużo innych zawodników, Kubik, Tobiasz, Tomczyk, Marcin. Także zaplecze jest bardzo bogate, bardzo duże. I oni rokują to, że naprawdę i w układzie ekstraklasy nie byłoby dla Bujen problemem startowanie i godne reprezentowanie gminy naszej, Woli Krzysztoporskiej i szkoły i klubu. Młodzi ciężarowcy z Bujen wywalczyli 4 medale podczas Mistrzostw Polski do lat 17, które odbyły się w Ciechanowie. Po mistrzowskie tytuły sięgnęli Błażej Grela oraz Kamil Szczepanik. No, po rwaniu byłem 6. No, nie miałem szczęścia do rwania, zaliczyłem 3 podejścia. No, dałem z siebie wszystko, można powiedzieć, z tego rwania, bo zaliczyłem 3 podejścia, nic nie spaliłem. No, w podrzucie przeczekałem go. Okazało się, nie wiedziałem, byłem zaskoczony troszkę, że ograłem go. W podrzucie okazał się gorszy ode mnie. Ograłem go 11 kg, on miał 11 kg w rwaniu. Ograłem go wagą ciała. No, miałem troszkę szczęścia, można powiedzieć.
Mimo fatalnej sytuacji finansowej klubu, trenerowi udało się namówić do pozostania w Bujnach najlepszych sztangistów. Braci Kamila i Damiana Szczepaników, Łukasza Grele i Grzegorza Furmaniuka. Awans do Superligi jest więc jak najbardziej realny. W dzisiejszym wydaniu Informacji Piotrkowskich to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę miłego, spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.